Dzień dobry, o poranku w środę 19 sierpnia. Pewnie część z nas jeszcze jest na urlopach, tak jak ja jeszcze ostatnie dni, ale w niedzielę już będę na nabożeństwie w Łodzi. A pewnie część już jest po urlopach, powróciła do swoich zadań, do swoich obowiązków. Tak niezależnie od tego, w jakiej sytuacji dzisiaj o poranku jesteśmy, to wsłuchajmy się w Boże Słowo, bo to Słowo ma nam dzisiaj coś ważnego do powiedzenia. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale, w 13 wierszu czytamy: Mojżesz powiedział do Boga: Twoim ludem jest ten naród. Oraz z drugiego listu do Tesaloniczan, 2 rozdział, 14 wiersz, Paweł pisze: Bóg do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pewnie w minioną niedzielę na kazaniach w naszych kościołach wiele słyszeliśmy o powołaniu narodu izraelskiego, bo to przecież ten temat w niedzielę Izraela był poruszany. Ale to dzisiejsze słowo mówi o powołaniu, które dotyczy nas wszystkich. My z reguły, słysząc słowo powołanie, to mamy na myśli proroków Starego Testamentu, apostołów, duchownych, diakonów, księży, biskupów. Tymczasem to słowo nam przypomina, że wszyscy przez Ewangelię jesteśmy powołani. Każdy z nas do innych zadań. Każdy z nas dostał talent od Boga, który mamy pomnażać, który mamy wykorzystywać dla dobra drugiego człowieka, ale też i by w ten sposób oddawać cześć naszemu Bogu. Tymczasem bardzo wielu ludzi nie odkryło swoich talentów. Bardzo wielu ludzi nie odkryło swojego powołania. Stąd bardzo wiele frustracji. Pewnie spotykamy takich ludzi na drodze naszego życia, którzy nieustannie narzekają, wiecznie na coś się skarżą. Cały świat sprzysięga się przeciwko nim. Mają wszystkie choroby świata. Wiecznie są zmęczeni, niezadowoleni i tak żyją z dnia na dzień. Tych ludzi szczególnie widać w niedzielę, późnym wieczorem, gdy wrzucają na profile społecznościowe takie informacje czy takie memy, które mówią: o nie, jutro znowu poniedziałek, znowu trzeba iść do pracy. No jeżeli ktoś rano wstaje i idzie do pracy i już jest zmęczony, no to ta praca nigdy nie będzie przynosiła jakiejś korzyści, nigdy nie będzie źródłem radości takiego człowieka. No i to nieustanne oczekiwanie na piątek, piąteczek, piątulo, tylko po to, by się rozerwać i później znowu wrócić do tych obowiązków. Nie o to chodzi w naszym życiu. Mamy odkrywać swoje talenty, mamy odkrywać samych siebie, mamy odkrywać to, co Pan Bóg nam daje, co jest w nas. Mamy to pomnażać, mamy tym się cieszyć, mamy z uśmiechem witać każdy kolejny dzień, mamy z uśmiechem wstawać do nowego dnia właśnie po to, by służyć, by dzielić się swoim powołaniem, by w ten sposób składać świadectwo wiary o Bogu, który jest w nas, o Bogu, który jest miłością, o Bogu, który nas powołuje i daje nam bardzo wiele każdego kolejnego dnia. Dlatego, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie odkryliście swojego powołania, jeżeli nie odczuwacie radości życia, jeżeli nie idziecie z uśmiechem przez życie, to zastanówcie się, czy coś nie powinniście zmienić, czy nie powinniście odszukać powołania, które Bóg wam daje, czy nie powinniście zmienić miejsca, w którym jesteście, czy nie powinniście zmienić pracy, do której chodzicie. Pan Bóg chce i o tym mówi w swoim słowie, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy w ten sposób też składali świadectwo o tym, kto jest naszym Bogiem i kto nas powołuje. Życzę wam dobrego dnia, pełnego uśmiechu, radości, zadowolenia, energii, byśmy do tych wszystkich zadań, które są przed nami, podchodzili z zapałem, z uśmiechem i w ten sposób składali świadectwo wiary o naszym Bogu, który nas powołuje. Dobrego dnia.